Jesteśmy w Koziance, tym razem na innym kanale, trochę poopowiadam. Jest u mnie mój młodszy kolega, dużo młodszy, Marcin i Maciek. Maciek przyjechał maluchem i właśnie o tym maluchu chcemy porozmawiać. Chodź Maciek, wjeżdżaj. O, może trafi na to chodzi, bo po co pani w serwisie pracuje, nie? Na Poznośnik trafił, bo przy okazji zareklamuję, wiesz, tą firmę, no, markę Kia, bo chłopaki obaj pracują w serwisie Kia, więc znają się na samochodach, chociaż od dziecka majstrowali przy takich sprzętach typu maluch. Maluch USK na przykład. Tak, USK, to o, tego malucha Maciek zrobił sobie sam, no wujek mu pomalować tylko pomógł, ale przygotował go wszystko sam. No i zresztą robiłeś jeszcze i poloneza. Na polonezie też się znasz. Tak, duży fiat był. Duży fiat był. No, Maciek to jest złota rączka. A Marcin znowu dzisiaj przyjechał Yamahą, ale w ogóle dziecka jeździł błeską i to błeską jeździł poziomo po bandzie. Tak. Na YouTube były filmy na tym na Facebooku. Komarem jeszcze no. Błeską. Także kiedyś to studianci byli. Chłopcy no, lubią motoryzację, oj, że taką Kosiankę chyba też lubią, bo od dziecka przyjeżdżają tu do mnie. Ale dzisiaj trochę opowiemy o maluchu. Ja opowiadałem na swoim kanale o maluchu. Teraz mi Maciek trochę pomoże opowiedzieć o maluchu, co było dobre, co złe. O, od razu na początku zwróciłem uwagę, że przednie koła stoją w tym maluchu tak trochę tak, krzywo. Tak, tutaj resor jest zmodyfikowany, a w niektórych to po prostu od eksploatacji się. Tak, tak, jak te koła stoją tak trochę ukośnie, to on się tak trzyma lepiej drogi, nie tak, przewraca tak. Się na zakrętach, tyle koło tak, się nie odrywa. O, tu patrzę, że tłumik miałeś też wzmacniany, a choć pokażesz. Tak, tak. Bardzo często urywał się tłumik, albo tutaj, a jeszcze częściej te śruby się urywały. Tak. Często przy strzałach z zapłonu, jak tam niektórzy na zlotach strzelają. Ale to ty sam go tutaj... Nie, to był kupiony taki wzmocniony. Kupiony wzmocniony, tak, no. Kupiony. Ja na tamtym filmie opowiadałem wcześniej, że wiesz, widziałem taką przeróbkę, że tu nas spawali bańki z płynem. A, żeby ogrzewanie. I ogrzewanie tak, zrobili na ciągnicy tak, z samochodu. To pan mówił. No, tak, ale to nie wytrzymywały te zawieszenie. Tu już jest alternator, to jest typ FL, taki wiesz... starszy niż Elega, ale już taki nowszy niż ten, co opowiadałem ostatnio. No, facelifting to. Tak, to jest facelifting. Już głowica ma. Ekonomiczna. Głowica już jest jak w elegancie. Tak. Ekonomiczna już jest oryginalnie konstruowana na 2 mm. Teraz, czy to jest nowszy maluch, ale przy okazji wspomnę, przy tamtym maluchu zapomniałem powiedzieć ważnej rzeczy, że przy tych rozrusznikach starego typu, tu jest już rozrusznik zapalany na kluczyk, ale w starym typie był na lince. Ta linka się bardzo często urywała i tak powiem, co drugi maluch to woził ze sobą kołek. O, Maciek mi tu podpowiedział, że ten kołek, ja o różnych modyfikacjach pod sufitki opowiadałem, ale o tym, że ten kołek, który służył do zapalania, służył również do podpierania pod sufitki. Miał dwie różne funkcje. Tak, to jest ciekawe. Ciekawa opowieść. Zamontowane, że sznureczek. Jest wybiłączka. Tak, i się ciągnie. No. Można jak kosiarkę odpalić ten samochód. Tak, ja na jednym filmie pokazywałem, jak syrenę odpalaliśmy, tak. Więc malucha się też tak dało odpalić. Zwłaszcza jak miało wszystko dobrze poustawiane, wiesz. Wtedy on zapala. No, dało się zapalić, bo to napęd był przenoszony tylko na pasek, więc tak. Jak pasek też musiał być dobrze natężony. Chociaż też taka opowieść popularna, ja się z tym nie spotkałem, ale w dawnych czasach dużo opowiadali o tym, że ja musiałem dojechać, żeby dojechać do domu, to musiałem żonę rozebrać, czy tam dziewczynę swoją, bo mu pasek padł. A tu się nie da jechać bez paska, bo nie ma ładowanie. To tam, ładowanie to dałoby się dojechać, ale nie ma chłodzenia silnika. Więc trzeba było, ten pasek robili z pończów czy z rajstop i jakoś tam troszeczkę dojechał, ale ja bardzo wątpię, to może być trochę... Chwilowe by było pewnie. Tak, chwilowe, opowieść trochę. Chociaż w Golfie dwójce kiedyś mi się zdarzyło, że sznurówkę od butów związane. No to tak, może to troszeczkę. Jest ziarno prawny. No, trochę może jest prawdy, no. No powiem, eleganty strasznie gniły, te też gniły. Może mniej niż eleganty, ale bardziej niż te
niż te stare typy, tak. No. Te były też gnilaki. Tak, to więc prawda. Ty zresztą go całego rozbierałeś, czyściłeś, to może coś na ten temat powiedzieć. Akurat ten to jeszcze się uchował taki w całkiem niezłym stanie, jeśli chodzi o blacharkę. Ja tu nawet progów nie wymieniałem. No patrzę, że tu masz te siedzenia pilotki. Tylko to nie są grotliny, tylko to są takie sargi tam z tyłu. Jest nalepka, że z jakiegoś, z jakiejś giełdy. Tak, kiedyś się, było to bardzo modne, oddawało się stare fotele i dopłacało się, sporo się dopłacało i się kupiło, kupowało te właśnie, i to właśnie na giełdzie przeważnie, w Słomczynie na giełdzie wymieniało się. Giełda Słomczyn, to nie wiem, czy one nie pochodzą właśnie tak, oddawało się stare, dopłacało i to taka moda była, tuning, ale to wcale nie jest dobre, bo wiesz, widoczne, wsiadać źle do tyłu, źle wsiadać, widoczne źle. Tu też nie masz lusterka, przypuśćmy. Opcja bez lusterka, więc oglądać się do tyłu za bardzo nie można było, bo tu przeszkadzają. Nie był to dobry pomysł. A masz hak czy nie? Nie, nie mam. Nie masz, no. Bo jakbyś miał hak, to musiałbyś zamontować ten lusterko. Wtedy obowiązek był? Tak. Jak jest hak, to obowiązek. Antenę masz super. No. Fajnie o tym, to na klejkach można powiedzieć, jak jeździliśmy na zloty, na Garwolin. Do Garwolina na zloty jeździliśmy, tam od nas jest 140 km i nie za każdym razem nam się udało dojechać. W 17 roku to na powrocie nam zgubił iskrę, nie mieliśmy części zamiennej. Pod Sokołowem Podlaskim już stał. I został zawrócony na lince, a w 18 roku nie ma wlepki z tego powodu, że dziurę w głowicy wydmuchało. Zatrzymaliśmy się w Drohiczynie i z Drohiczyna już z powrotem. A propos Pod Sokołowym, to ja muszę jeszcze raz opowiedzieć tą samą historię. Mówiłem ci, że na filmie, że za Sokołowem Podlaskim w tą stronę, jak jechałem z Warszawy, przestał mi jechać, wszystko działa, nawet iskra jest, aż wszystko posprawdzałem, ale miałem klucze, okazało się, że mały trybik na rozrządzie, ząbki z tego zdarło, no i nie było, nie chciał jechać. No i to już opowiadałem, nie było w tym nic ciekawego, a teraz spotkałem znajomego, Krzysia takiego, on mówi, w którym miejscu ci ten trybik padł? Ja mu opowiadam tutaj, mówi, popatrz jakich tych okoliczności, trudno to opowiadać. Miałem taką samą historię i prawie w tym samym miejscu, mówi, przed drepkami. I ten z trybikiem, mówi, wróciłem do domu, do bacik, na złomie wygrzebałem gdzieś stary trybik zardzewiały, pojechałem, złożyłem i dojechałem do domu. Więc tam jest takie złośliwe miejsce, dlatego wy wtedy nie dojechaliście, bo może też przed Sokołowem po prawej stronie wam się popsuł, na górku. Jak wracali. Taka długa prosta. No i tam już widać było las tam daleko. Tak. To jest coś za płonem. To pechowe miejsce takie jest. To pechowe miejsce. A też miałem przypadek, że już w tym lesie na dole rozpiął mi się wałek, to była jedyna poważna awaria w tym maluchu. Wałek sprzęgłowy się rozpiął. I też wtedy aż do Warszawy na polu jechałem. O kurczę. No. Bo wtedy bardzo się śpieszyłem. No pogadajcie chwilę, może, a ja jeszcze odbiorę telefon. Jasne. No co to dużo opowiadać, tu jeszcze fajna historia jest z zakupu tego samochodu. Kupiłem go od dziadka, który go kupił za dolary, miał przebiegu 300 km, coś takiego. I dziadek. Tak, jak dziadek kupił, tak jest. I jak ja go kupowałem, miał 57 bodajże tysięcy. Także i nie trzymał tego samochodu pod kocem, tylko pod dywanem. Dywanem go nakrywał takim ciężkim dywanem. I kiedyś mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy stłuczkę z takim dziadkiem maluchem. To ja jeszcze dzieckiem byłem. Z tyłu w samochodzie siedziałem. Się okazało od słowa do słowa, że to ten maluch był, który w nas kiedyś tam uderzył przez przypadek. I ten sam samochód został. Przy robocie było widać, tak, uszkodzenia, tak, że szpachla była. Były te uszkodzenia, które były przy tym wypadku. Było to odkryte, tak. Tak. I bez pana Zenka nam się trochę rozmowa nie klei. Ciekawe drogi były do Garwolina właśnie, jak jeździliśmy. Tak, no wtedy się działo. Zawsze jak jeszcze z serią to by było dobrze, ale tak. Jak tutaj jest on zglebiony i jedzie się całą drogę. No. Tak, szyję plecy potrafię odmówić posłuszeństwa. To już 150 km to było ciężko. Ale się robiło, się jeździło. I we trzy, we trzech. We trzech czy we czterech? We trzech. We trzech, tak. Trzy osoby. Tak, żeśmy jeździli. I raz tylko dojechali. Raz wrócili we trzy. Za trzecim podejściem się udało zajechać i wrócić bez żadnych tych.
Tak, to jest wynajmem tego samochodu. Możesz zapalać środek, jeszcze nagrać gałki, nie gałki. Właśnie, gałka z tego samochodu to jest, no, też z malucha, ale z pierwszych lat produkcji. Wyszperana gdzieś tam na złomie. I tam jakieś moje wydumki w środku są. Zasadniczo nic godnego uwagi. Klamki inne. A i klameczki są od Poloneza. Tak samo z korkami. To takie fajne bajer. Jeśli chodzi o malucha, to luksiki w drzwiach przednich. Naprawdę, jeśli ktoś jest palący, to te szybki robią robotę. Super wyciągają dym. No i ogólnie taki łatwy sposób do kradzieży takiego samochodu był przez te szyby. Przez to potem tak. W późniejszych egzemplarzach już przestali to robić. No fajnie, dobrze, dobrze mówisz, dużo wiesz. Bardzo dobrze, że przyjechałeś do mnie. No, te szybki, popatrz, tych starszych były przyklejane tylko tutaj. Tu jest już podwójnie tak zrobiona na łażarce. A starszych były tylko przyklejane, więc wystarczyło odepchnąć i to się odkleiło. No, odpadało. No, a propos, no właśnie, kiedyś teraz się w ogóle nie pali papierosów, bo to niemodne, nieładne, ale kiedyś palili papierosy, to mało, że dym wyciąga. Pety wyrzucali przez okno. I opowiem taką śmieszną sytuację, że no, w maluchu tu jest wlot, a w starym Zaporożcu, tak zwanym uszatym, no to były takie skrzela. I się śmieli, jak kiedyś opowiadali, mówi, że w tych skrzelach zawsze pełno było petów. Wyrzucał przez okienko, a te skrzela łapały. No tak, to możliwe. To... No, a teraz, więc dobrze, że o tym opowiedziałeś, jak go kupowałeś. Felgi jeszcze były ciekawą. Felgi robione. Poszerzane, no. Tak, to żeśmy sami przy domowym zaciszu kontóweczką poszerzali te felgi. Co prawda teraz już się trochę widać na nich ząb czasu, bo już trochę przykorodowały. Poza tym ty mieszkasz, teraz naprawiasz kijanki, tak, a nie naprawiasz malucha właśnie. I nie ma czasu, żeby go... A jeszcze właśnie parę słów o kijance powiedzcie, skoro obaj pracujecie, bo ja jestem dobrego zdania o kijance. Mój syn jeździ kijanką, córka kijanką, więc może nie będę obiektywny, ale to powiem... Ogólnie dobre samochody i tanie. No w miarę tak. No w miarę tanie. Kiedyś te pierwsze kijanki to strasznie rdzewiały. Ale jeździły. No. A teraz to patrzę, że ja, nawet nie mają, za dużo pali. No, mają więc problemy, ale... Że tak proponuję, żeby wam dać podwyżkę. Tak, jeśli to ogląda, tam jakiś wiesz, kierownik, to są super chłopaki. Dobrze. No, zgadzacie się. Ja myślę, że tak. Dobra, chodźcie sobie teraz porozmawiamy jeszcze trochę o motocyklach. O, ty zakończ tutaj już. Pozdrawiamy wszystkich.